Kapitał na inwestycje dla Twojej firmy. Oferujemy od 500 tysięcy złotych do 1 500 tysięcy złotych. Zero opłat i prowizji. Oprocentowanie do 2,85%. Okres spłaty do 60 miesięcy. Pożyczka może być przeznaczona na wydatki inwestycyjne na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem zakupu nieruchomości. Zapraszamy. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. Wrocław, Aleja Kasztanowa 3A. Jesteśmy partnerem Samorządu Województwa w rozwoju gospodarki regionu. Stycznia 2019 zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa na bal karnawałowy do Zamku Kliczków. Cena 299 zł za osobę. Podczas balu zapewnimy Państwu zabawę taneczną do białego rana, wyselekcjonowane menu bufetowe ułożone przez szefa kuchni Mariusza Kucharczaka, zwycięzcę tegorocznego prestiżowego konkursu kulinarnego Wine and Food Nobel Night 2018. Live cooking w wykonaniu szefa kuchni Mariusza Kucharczaka. Nielimitowany bufet słodkości, butelkę alkoholu na parę, niesamowitą atmosferę i klimat balu karnawałowego w zamkowej scenerii. Przywitaj rok 2019 szampańską zabawą i prawdziwie królewskim karnawałem. Brico Marché. Tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebuje Twój dom i ogród. Nowoczesne tapety, okleiny, kolorowe lampy, modne firany, poduszki, farby znanych firm, elektronarzędzia oraz ich akcesoria, baterie łazienkowe, panele, płytki, drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne. A w ofercie ogrodu znajdą Państwo różnego rodzaju nasiona, nawozy, cebulki, a także środki do ochrony roślin. Ponadto posiadamy szeroki wybór narzędzi ogrodowych. Brico Marché serdecznie zaprasza. Salony meblowe Mebel Land. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna, z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem i montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą. Transport gratis. Zapraszamy do naszych salonów w Bolesławcu i w Olszynie, a także na naszą stronę internetową www.mebel-land.pl. Grudnia, piątek, Bogdan Mazurkiewicz zaprasza Państwa na wydarzenia. W minioną środę zakończyła się pierwsza sesja Rady Miasta obecnej kadencji, ale odbyła się też druga. Pierwsza dotyczyła formalnych i osobowych spraw, natomiast na drugiej podjęto już merytoryczne kwestie. W środę rajcy miejscy dokończyli pierwszą sesję Rady Miejskiej 8 kadencji, ale odbyli też drugą. Ta zwołana została w nadzwyczajnym trybie, by podjąć sprawy, które wymagały szybkich decyzji. Między innymi więc do rozpatrzenia była uchwała dotycząca schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Są projekty uchwał dotyczące wyrażenia zgody, żeby pan prezydent mógł podpisać z przedstawicielami innych gmin w powiecie bolesławieckim, czyli z wójtami i burmistrzem gminy Nowogrodziec, porozumienia dotyczącego prowadzenia schroniska dla mężczyzn, dla osób bezdomnych, przede wszystkim na okres zimowy. Wiemy, że zima się zbliża i chcemy tym osobom zabezpieczyć. Wszystkie gminy się składają na prowadzenie
tego schroniska, który znajduje się w PCK. Koniec roku to czas, gdy trzeba korygować plany wydatków na mijający rok. Stąd w programie tej sesji również uchwały dotyczące jeszcze budżetu uchwalonego w poprzedniej kadencji samorządów. Mamy również ustalenie wydatków, które nie wygasają na koniec 2018 roku. Dotyczy to inwestycji, które zostały podjęte i zostaną zakończone w przyszłym roku. Jak wiemy, są bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o wybór wykonawcy w przypadku wykonywania różnego rodzaju inwestycji i one się przeciągają, w związku z tym będą zakończone dopiero w 2019 roku i właśnie Rada Miasta musi wyrazić zgodę na takie niewygaszanie wykonania tych zadań. Radni zdecydowali też o zmianie nazwy Domu Dziennego Pobytu, który funkcjonuje przy ulicy Staroszkolnej. Od nowego roku jego nazwa brzmieć będzie Dzienny Dom Senior Plus. A spowodowane to było tym, że dom ten uzyskał dofinansowanie z rządowego programu wieloletniego Senior Plus, co wymagało zmiany nazwy tej miejskiej jednostki. Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu plastycznego Straży Miejskiej Bezpieczna Droga do Szkoły przez cały rok szkolny. Dzisiaj część ze zwycięzców odebrała swoje nagrody. Konkurs plastyczny Bezpieczna droga do szkoły przez cały rok szkolny to jedno z wielu działań Bolesławieckiej Straży Miejskiej, które mają na celu profilaktykę i edukację najmłodszych bolesławian. W Centrum Orzeł rozstrzygnięto tegoroczny konkurs, ale w piątek nagrodzono tylko część zwycięzców. Niestety musimy podzielić to rozstrzygnięcie konkursu na dwa etapy, ponieważ pewnych tam przyczyn organizacyjnych nie dotarły do nas pozostałe szkoły, a wśród nich są na pewno też zwycięzcy. W związku z tym, żeby też nie pozostawiać osób, które dzisiaj są na sali i są zwycięzcami konkursu, to dzisiaj te osoby, które przybyły i zdobyły nagrody, te nagrody otrzymają. Pozostali nagrodę odbiorą w przyszłym tygodniu. Konkurs Bezpieczna droga do szkoły jest elementem miejskiego programu edukacyjnego i jednocześnie ogólnopolskich działań w tym względzie Razem Bezpieczniej. Bolesławieckiemu wydaniu tego konkursu patronuje prezydent miasta. Przyszedłem dzisiaj z dzwoneczkiem. Domyślacie się dlaczego? Dzwoneczek, zobaczcie, on jest taki wyjątkowy. Taki dzwoneczek ma tutaj uszko na górze, na samym wierzchołku. I taki dzwoneczek można zawiesić na czym? Na choince. Ale była to także zapowiedź prezentów, które stanowiły nagrody w konkursie, a te były nie byle jakie. Karol odebrał nagrodę w klasyfikacji trzecich klas. Podobnie było z Mateuszem. Natomiast Adam odebrał nagrodę za zwycięstwo w kategorii trzecich klas. Adam to musi aż z trzema rzeczami się zabrać, więc mam nadzieję, że pani pomoże. Dodam teraz w międzyczasie, że oczywiście tak jak zawsze w naszym konkursie plastycznym każdy uczestnik dostanie upominek, natomiast przekażemy je w środę, żeby nie zdradzać jeszcze tajemnicy pozostałych miejsc. Współorganizatorem konkursu było Bolesławieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W takim konkursie brał udział. Zapraszam teraz do obejrzenia zestawu wiadomości w skrótowej formie. Bolesławieccy policjanci zatrzymali 29-letniego mieszkańca powiatu bolesławieckiego, który w październiku i w grudniu ukradł elektronarzędzia i inne przedmioty z hali produkcyjno-magazynowej w Bolesławcu. Policjanci zabezpieczyli przedmioty pochodzące z kradzieży. Złodziejowi grozić będzie kara więzienia do 5 lat. Aspirant sztabowy Paweł Klimek został komendantem komisariatu policji w Kruszynie. Paweł Klimek w policji pracuje 14 lat i zaczynał ją w ogniwie patrolowo-interwencyjnym. W Kruszynie pełnił już kiedyś funkcję zastępcy komendanta. Po 3 latach pracy w bolesławieckiej komendzie wrócił tam funkcji komendanta. Najbliższa sobota, 8 grudnia, będzie pracującą sobotą dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Urząd czynny będzie w godzinach od 7.30 do 15.30. Już dziś urząd zapowiada, że 24 grudnia będzie w Starostwie Powiatowym dniem wolnym od pracy. Warsztaty kulinarne, degustacja smakołyków, rozmowy o gotowaniu i porady z zakresu diety roślinnej, a wszystko w ramach spotkania z Katarzyną Gubałą, autorką książek Warzywa Górą oraz Wege w kwadrans. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie 11 grudnia o godzinie 17.00.
Ulotne pod takim tytułem swoje fotografie zaprezentuje na wystawie Agnieszka Karczmarz. Wystawa będzie pierwszą z cyklu Debiuty fotograficzne realizowanego przez Stowarzyszenie Fotograficzne Kamera w Centrum Orzeł. Jest również pierwszą indywidualną prezentacją prac autorki. Wernisaż zaplanowano na 14 grudnia o godzinie 18.30. Kończy się przebudowa wewnętrznego dziedzińca w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. W powstałym w ten sposób atrium będzie sala obsługi klientów cudzoziemskich i paszportowych. Sala obsługi będzie miała 600 m kwadratowych i ma zwiększyć przepustowość obsługi klientów. Do użytku ma być gotowa w pierwszym kwartale przyszłego roku. I na koniec powracamy jeszcze do wczorajszego dnia Świętego Mikołaja. Święty Mikołaj był wczoraj w wielu miejscach. Nie ominął też Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Jak co roku Mikołaj skorzystał z gościnności Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, tu w zimowej scenerii w towarzystwie Śnieżynki i Renifera rozdawał dzieciom cukierki i prezenty. Spotkałam się z Mikołajem. I jaki ten Mikołaj jest? Hojny w tym roku? Piękny, ma czarne rzęsy, cały nie jest czerwony, tylko ma tu jeszcze futerko białe i pompon biały i tu dopiero czerwone. Ma białą brodę, czerwone ubranie, pasek i buty. Dzieci nie miały wątpliwości, że to był prawdziwy Mikołaj. A po czym poznać prawdziwego Mikołaja? Po brodzie. A jak? Że go trzeba pociągnąć za brodę. Trzeba dotknąć i zobaczyć, czy jest taka miękka, jak prawdziwa. Na takie i inne testy na prawdziwość Mikołaja święty był przygotowany. Ciągają tę brodę i okazuje się, że jest prawdziwa, nie ma z tym problemów. Przy dźwiękach świątecznych utworów dzieci robiły sobie zdjęcia z Mikołajem, Śnieżynką i na Reniferze. Mogły też pokolorować Mikołaja i przekazać swoją pracę na świąteczną wystawę. Nic nie wskazuje na to, żeby popularność Mikołaja miała kiedykolwiek zmaleć i jest stałym gościem co roku w Bolesławieckim Ośrodku. Jest to wspaniała, cudowna i przemiła tradycja. Proszę zauważyć, że tutaj prezenty wręczamy nie tylko dzieciom, ale i do osobom dorosłym. Całe rodziny są obdarowane przez Mikołaja. Warunek jest taki, żeby rodzina przyniosła te prezenty, przekazała Śnieżynce i pan Mikołaj właśnie na swoim cudnym, śnieżnym tronie tam właśnie wręcza, robi zdjęcia z dziećmi sobie. Niestety Mikołaj już wrócił do siebie, ale pojawi się raz jeszcze na Bolesławieckiej Gwiazdce Życzliwości. Przybędzie z prawdziwym reniferem. Reklamy i prognoza pogody dla Bolesławca na weekend to najbliższe elementy naszego programu. Po nich nadamy program Inicjatywa Szwadronu z cyklu Odkrywamy historię. A ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Salony meblowe Mebel Land. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna, z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem i montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą. Transport gratis. Zapraszamy do naszych salonów w Bolesławcu i w Olszynie, a także na naszą stronę internetową www.mebel-land.pl.
na rachunki, na lokal pod własny biznes, na rozwój firmy. Potrzeb jest wiele, ale skąd wziąć pieniądze? Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. Oprocentowanie już od 2,85%, bez dodatkowych opłat i prowizji. Środki możesz wykorzystać na cele obrotowe lub inwestycyjne związane z bieżącą działalnością firmy, np. zakup środków trwałych, surowców i materiałów czy modernizację przedsiębiorstwa. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Wiemy, jak wspierać lokalnych przedsiębiorców. Robimy to od 25 lat. www.kar.pl. Po raz pierwszy w Lubinie niezapomniane widowisko operowe. Czterogodzinny spektakl, podczas którego na jednej scenie wystąpi ponad 100 artystów. Zobacz na żywo najsłynniejsze dzieło Stanisława Moniuszki w nowoczesnej scenografii multimedialnej. Zapamiętaj tę datę. 22 grudnia, godzina 18. Patron medialny Radio Plus Legnica, organizator Events Factory. Bilety do nabycia m.in. na kupbilet24.pl, Empik, Saturn, MediaMarkt i inne. Kapitał na inwestycje dla Twojej firmy. Oferujemy od 500 tysięcy złotych do 1 500 tysięcy złotych. Zero opłat i prowizji. Oprocentowanie do 2,85%. Okres spłaty do 60 miesięcy. Pożyczka może być przeznaczona na wydatki inwestycyjne, na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem zakupu nieruchomości. Zapraszamy. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. Wrocław, Aleja Kasztanowa 3A. Jesteśmy partnerem samorządu województwa w rozwoju gospodarki regionu. Z Brico Marché już teraz przygotuj się na chłodne dni i przyjdź do nas po brykiet Ruf 10 kg tylko 9,99 oraz ekogroszek 20 kg 16,99, bo oszczędne zakupy zawsze w Brico Marché. W nocy z piątku na sobotę temperatura w Bolesławcu wyniesie 5 stopni Celsjusza. W sobotę wzrośnie do 6-7 stopni. Wilgotność powietrza w nocy 90%, a w dzień spadnie do 75%. Zachmurzenie będzie duże, ale w sobotni ranek ma się zmniejszyć do małego. Po południu przez 2-3 godzin ma padać deszcz. Ciśnienie atmosferyczne 1005 hektopaskali. Wiatr będzie dość silny, do 30 km na godzinę, i wiał będzie z południowego zachodu. W nocy z soboty na niedzielę temperatura wyniesie 6 stopni Celsjusza i na takim poziomie utrzyma się przez całą niedzielę. Zachmurzenie będzie duże. Już w nocy, a potem praktycznie przez całą niedzielę będzie padać deszcz. Ciśnienie atmosferyczne w nocy spadnie do 990 hektopaskali i od rana będzie dość szybko rosnąć. Wiatr nadal będzie silny, do 30 km na godzinę, i zmieni kierunek na zachodni.